czy Herbert, autor zbioru esejów Barbarzyńca w ogrodzie, właśnie w tym zbiorze przedstawił ten niezrozumiały dla mieszkańców zachodniej Europy głód, który pchał mieszkańców strefy wpływów Związku Sowieckiego do podróży ku Europie Zachodniej. Dobrze ten głód opisuje niewielki fragment eseju Gałęzie i liście, bo pisze ksiądz Pasierb tak. Teraz już wiem, nie będę zdolny do spełnienia wariacko podjętego obowiązku zwiedzania, fotografowania i notowania wszystkiego za wszelką cenę, z jakże mobilizującą świadomością, że jest mi to na chwilę podarowane, by nie zostało martwą stronicą w podręczniku. Jakie doświadczenie się za tym kryje? Ano po prostu doświadczenie polityki kulturalnej totalitarnego państwa, które w warstwie deklaratywnej ujawniało związki Polski z kulturą Zachodu, ale w sferze działań praktycznych uniemożliwiało Polakom systematyczny kontakt z dziełami kultury zachodniej. Wszyscy, albo przynajmniej większość z nas pamięta te kłopoty i ten specyficzny stan świadomości, który powodował, że te podróże do zachodniej Europy w jakiejś mierze bywały podróżami tożsamościowymi, tak jakbyśmy sami chcieli sobie udowodnić, że my do tej Europy Zachodniej rzeczywiście należymy. Myśmy nigdy nie przestali do niej należeć. Być może w Europie Zachodniej takie stereotypy funkcjonowały, być może funkcjonują do dzisiaj, ale one mają niewielkie zakorzenienie w prawdzie, w rzeczywistości. Polska nigdy z Europy nie wyszła i nigdy nie musiała do Europy wracać. Pasierb ten stereotyp rozbijał na swój sposób anegdotą, to znaczy kiedy pytano go podczas rozmaitych pobytów za granicą, od jak dawna jest w Europie, to bardzo charakterystyczne pytanie, prawda? Wiemy, co się za nim kryje, no, jakaś świadomość, że Polacy nie są w Europie. No więc on pytany o to, jak dawno jest w Europie, opowiadał anegdotę o pewnym Szwedzie. Otóż ów Szwed, nagabywany przez dziennikarkę o to, kiedy został nudystą, odpowiedział: wcale nim nie zostałem, urodziłem się nim. No trudno nie przyznać racji takim argumentom, ale Pasierbowi o to właśnie chodziło. Polacy rodzą się Europejczykami, bo Polska nigdy nie była poza Europą. No ale rzeczywiście niektórym osobom do dziś trudno to zrozumieć. Więc kiedy Pasierb wracał z tych podróży do kraju z tą potrzebą właśnie zapisywania, upubliczniania swoich interpretacji zachodniej kultury, to często musiał zmagać się też z no, nieuchronnymi może głosami krytycznych PRL-owskich recenzentów, którzy zarzucali mu, że pisze poetyckie reportaże, że jego wiersze są powierzchowne. No ale wydaje się, że to są sądy bardzo krzywdzące i wystarczy nieco uważniejszej lektury wierszy czy esejów Pasierba, żeby zrozumieć, że celem jego podróży nie była turystyka. Jeździł do wszystko jedno, Żabna czy Paryża, ktoś, kto po pierwsze chciał interpretować dzieła kultury, czyli nie, prawda, nie tylko fotografować, ale je rozumieć. Ale rozumieć w takim kluczu bardzo chrześcijańskim, to znaczy poszukiwać zapisanego w dziełach kultury doświadczenia wiary. Jeśli się wczytamy naprawdę
głęboko w teksty Pasierba, to okaże się, że to rzeczywiście u niego jest bardzo silne, że ten bohater jego utworów, no jakoś tam tożsamy z nim samym, bo to są na ogół teksty bardzo autobiograficzne, on jest kimś w rodzaju pielgrzyma, jeździ po to, żeby pogłębić swoje doświadczenie wiary, przekonany o tym, że ono jest w dziełach kultury zapisane. Gdybyśmy to próbowali opisać pojęciami, które dziś funkcjonują i stają się modne, no to moglibyśmy chyba odwołać się do terminu ekologia. To znaczy, no jakoś w przestrzeni społecznej, w której wszyscy funkcjonujemy, ten termin jest mocno zakorzeniony. Wszyscy wiemy, jak bardzo zagrożone jest środowisko naturalne. Wszyscy wiemy, że trzeba o nie dbać. Nie powinniśmy tego środowiska zaśmiecać. Ale jeśli spojrzymy na to w szerszej perspektywie, właśnie tak jak patrzył na rzeczywistość ksiądz Janusz Stanisław Pasierb, no to będzie dla nas jasne, że natura nie jest podstawowym środowiskiem człowieka. Natura jest podstawowym środowiskiem zwierząt. Podstawowym środowiskiem człowieka jest kultura. Człowiek rodzi się, wychowuje, wzrasta w kulturze. Gdyby nie było kultury, człowiek by był nadal zwierzęciem. Nadal, czy po prostu w ogóle. Wybaczcie Państwo, ten motyw darwinowski to nie był zamierzony lapsus. No ale wracam do tego zjawiska. Więc jeśli podstawowym środowiskiem człowieka jest kultura, to musimy postawić pytanie, czy przypadkiem ona nie jest co najmniej tak samo zaśmiecona jak natura. Czy nie potrzebujemy dziś ekologii kultury, ochrony kultury, oczyszczenia kultury? Czy w kulturze nie ma toksyn, które nas zatruwają? To wszystko jakoś wyłania się z esejów Pasierba. On naprawdę miał intuicje, które wybiegają ku problemom XXI wieku. I właśnie, bym powiedział, szukał takich wskazówek, które by nam i naszym problemom coś oświetliły. Więc przede wszystkim on zwracał uwagę na to, że ten najzdrowszy rdzeń kultury jest po prostu chrześcijaństwem, że kultura europejska w swym najzdrowszym rdzeniu jest chrześcijańska. I teraz to dziedzictwo chrześcijańskie nie jest jakimś zbędnym balastem, który należy odrzucić w imię wierności czegoś, co się określa nowoczesnością czy postnowoczesnością. Przeciwnie, jakby dojrzałość człowieka polega na tym, żeby dorosnąć do tego, co proponuje kultura chrześcijańska. Więc w tym, prawda, obszarze krzyżowania się dróg, to znaczy krzyżowania się dróg podróży geograficznych i podróży duchowych, rodzi się taki obraz kultury jako środowiska wiary. Kultura pomaga nam wzrastać w wierze pod warunkiem, że czytamy ją w kluczu chrześcijańskim, że skupiamy się na tym, co chrześcijańskiego ona nam może powiedzieć. Więc jest taki cytat z wiersza Rilkego, który u
pasierba dość często się pojawia. Mianowicie w wierszu starożytny Tors Apollina Rilke taki między innymi wers zapisuje: każde miejsce tego głazu widzicie, musisz twoje życie zmienić. Otóż to jest taki trochę symbol obcowania z dziełem kultury w ogóle. To nie jest tak, powiada pasierb, że tylko my patrzymy na dzieło kultury. Nie. Ono też na nas patrzy i widzi nas. W takim sensie, prawda, że ono jakieś przesłanie do nas kieruje i zmusza nas do konfrontacji z tym przesłaniem. My musimy przemyśleć na nowo nasze życie, dlatego, że zobaczyliśmy to, a nie inne arcydzieło. To, co powiedziałem, może trochę abstrakcyjnie brzmi, więc chciałbym teraz konkretny przywołać przykład. Otóż w pewnym momencie swojego życia ksiądz pasierb odbywa długą podróż do Hiszpanii. Właściwie przez całą Hiszpanię przejechał z kolegami autem. Był między innymi w Burgos i tam zobaczył obraz holenderskiego malarza Jana de Mosterta, Cristo de las Lagrimas. Jeszcze dalej. Tak wygląda ten obraz. Z jakby zapisków pasierba dowiadujemy się, że był jakby porażony kontemplacją tego obrazu i napisał wiersz, tak właśnie zatytułowany, Cristo de las Lagrimas. I w tym wierszu taki fragment się pojawia. Nie mogę spojrzeć w te oczy, żeby nie widzieć wszystkich, którzy płakali przy mnie, wszystkich niepocieszonych aż do skończenia świata.